Pewne rzeczy dzieją się w odpowiednich miejscach, w odpowiednim czasie. I na przykład dom służy do mieszkania, a nie służy do pracy. To było bardzo ważne. Dzisiaj możemy to przełożyć w ten sposób, że nie należy w domu pracować. Ale wiem, że panie poruszą się w tej chwili. No jak to nie należy w domu pracować? To nie należy sprzątać, nie należy czegoś robić. Nie. To znaczy, że nie należy w domu prowadzić pracy zarobkowej. Nie należy łączyć nigdy domu z pracą zarobkową, nawet jak się ma wolny zawód. Zawsze powinna być w mentalności człowieka taka siła, która spowoduje, że on wyjdzie na zewnątrz. Że jest coś takiego, że człowiek ubierze się, wyjdzie, ma tą świadomość, że idzie gdzieś zarabiać pieniądze. Wtedy jest bardzo ważna rzecz. Charakterystycznej energii domu i spokoju nie będziesz niósł ze sobą do pracy. A w pracy jest zupełnie inna energia, to jest właśnie ta energia jak. I odwrotnie. Największe nieporozumienia, które grożą rozpadowi domu, rozpadowi małżeństwa i całej istoty funkcji, to są funkcji domowników, to jest właśnie łączenie tych dwóch spraw. Idąc tym odpowiedzią, tym tropem pana do mieszkania, następne pytanie brzmi, a komu do mieszkania? No oczywiście w tym momencie będzie chyba trudniej. No to jak myślicie państwo, komu? Jeżeli pomyślicie domownikom, to jest zła odpowiedź. Komu? Nie bardzo. Kobieci i mężczyźni. A co to znaczy? Tylko dwojgu gospodarzom. Kobieta, mężczyzna, gospodarze, im służy dom. Oczywiście nazwiecie, no chwileczkę, a pozostała część rodziny? Ona nie jest ważna. Najładniejsze pomieszczenia w domu, pomieszczenia, które są, można powiedzieć, najbardziej funkcjonalne, powinien zajmować pan i pani domu. Pan i pani domu, gospodarze. No oczywiście to się państwo, no a dzieci? Dzieci są, nie są ważne, nie są istotne. Dzieci na, nie wiem, paru metrach kwadratowych, na trzypiętrowym łóżku, a za to wiem, że człowiek zachodu zaraz się burza, no chwileczkę, ale dzieciom będzie niewygodnie. No i co z tego? To szybko opuszczą dom i założą swój własny. Dlaczego to jest takie ważne, że te najładniejsze pomieszczenia w domu powinien zajmować pan i pani domu? Istnieją przekonanie w Chinach, na podstawie którego urosła sztuka Feng Shui, że przestrzeń ma ogromny wpływ na coś takiego, co moglibyśmy nazwać psychologię funkcjonowania domu. Często mówimy u nas w Akademii o psychologii przestrzeni. A co to znaczy? To znaczy, że jeżeli odpowiednią przestrzeń w domu będzie zajmował pan dom jako gospodarz i pani dom jako gospodyni, to na przykład dzieciom nie wpadnie do głowy podważać autorytetu ojca i matki. Czyli funkcjonowanie w przestrzeni przełoży się na funkcjonowanie potem ewentualne społeczne, na wszelkiego rodzaju relacje. No, czasami powstaje pytanie, no dobrze, a takie osoby, na przykład takie no, osoby jak tatuś, mamusia na przykład, teść, teściowa, oni już mieli swój dom kiedyś. Oni już mieli swój dom, oni funkcjonowali, oni w jakimś kontekście już byli panem i panią domu. Jeżeli wpadłeś na taki genialny pomysł i przyjąłeś rodziców do siebie, to daj im wikt, opierunek, ale żadnych z tego powodu, powiemy dzisiaj, no, gratyfikacji, żadnych przywilejów. Jeżeli nie chcesz, żeby teściowa czy matka panuszyła się w cudzysłowie po domu, to tak powinien ten dom funkcjonować. Ja mam świadomość, że niektóre rozwiązania, niektóre rzeczy mogą być nawet kontrowersyjne dla nas. My tego nie musimy stosować, ale możemy z tych filozofii zacząć coś, co będzie dla nas przydatne, zaczerpnąć coś, co będzie dla nas istotne i ciekawe. Mamy jeszcze jedną taką bardzo ważną rzecz. Proszę państwa, dla Chińczyka dom i rodzina to było takie bardzo ważne pojęcie. Człowiek liczył się wtedy, kiedy miał dużą rodzinę. Człowiek w filozofii chińskiej był ważny wtedy, kiedy wkładał coś do rodziny. Często mówimy na filozofii chińskiej, że u Chińczyka nie było takich pytań w stylu kim jestem, prawda, jaka jest tutaj moja rola, ale zawsze zadawano pytania o funkcjonowanie Chińczyka w społeczeństwie. Chińska rodzina to kobieta, mężczyzna, trójka dzieci, trzech synów i trzy dziewczyny. To jest taka funkcjonująca, tradycyjna rodzina chińska. Oczywiście jeszcze dziadkowie, rodzina wielopokoleniowa. Widzicie państwo, że Chińczycy, jako ludzie niezwykle społeczni, oni wymyślali, nie wiem, może nie wymyślali, ale wymyślili coś takiego jak na przykład
gildy kupieckie, cechy, jakieś związki. Oni wymyślali takie pojęcia jak na przykład mafia, czy różnego rodzaju funkcjonowania, właśnie takie społeczne, mniej bądź bardziej zamknięte. Z tego powodu dom był takim bardzo ważnym elementem. Często pierwsze domy chińskie, pierwsze datowania domów chińskich to są domy wydrążone w lesowych skałach. To jest dom, który plan domu chińskiego, rycina z księgi z czasów dynastii Tang, 7 wiek naszej ery, ale ten dom w takiej formie przetrwał do dnia dzisiejszego. Co mamy? Zejście w dół, wielki otwarty dziedziniec i te boczne pomieszczenia, które są wyryte w lesie. Bardzo dobrze się w takich domach mieszkało. W zimie ciepło, w lecie bardzo chłodno. I powiem Państwu, że w okolice rzeki Yangtze na przykład takie domy są jeszcze do dnia dzisiejszego normalnie zasiedlone. To na przykład są fragmenty domów chińskich, ale to są zabawki, gliniane zabawki chińskie z jeszcze wcześniejszych czasów. To jest dynastia Qing, to jest mniej więcej drugi, trzeci wiek przed naszą erą, zabawki pochodzące z tego okresu. To są plany domu, tradycyjnych takich domów chińskich, budowanych z drewna jako głównego budulca. Zresztą ten główny budulec z drewna jest bardzo ważny w Chinach. Wszystko, idźmy dalej. To jest plan dzielnicy. To jest plan dzielnicy takiego miasta Chengdu, jednego z najstarszych miast chińskich. I powiem teraz Państwu tak. Ten taki mały kwadracik, ewentualnie dwa połączone, to jest tradycyjny dom chiński. Tak on wygląda. A to, co Państwo macie tutaj dalej, to są ulice. Jeszcze lepiej to widać na planie, na przykład to jest fragment planu, proszę Państwa, Pekinu. Planu, bo to jest rok 1423, fragment Pekinu i ten jeden taki plaster miodu, proszę Państwa, to jest dom chiński. One są tak właśnie budowane w taki sposób, że to, co Państwo widzicie tutaj, tutaj w tym właśnie pomiędzy nimi to jest ulica chińska, a to są domy. One są do siebie przyrośnięte bokami i powiem Państwu, że do dnia dzisiejszego jeszcze tak funkcjonują. Duża część Hutongu, tradycyjnej dzielnicy Pekinu, została na olimpiadę, można powiedzieć, bardzo mocno zniszczona. Tam wybudowano piękne obiekty olimpijskie, ale część została. Część Hutongu została, można to zobaczyć do funkcjonowania do dnia dzisiejszego. Tu jeszcze pozostawiłem sobie takie tradycyjne ryciny, żebyśmy tak wiedzieli, o czym będziemy tak jakby wchodzić za chwilę do tych współczesnych aspektów, współczesnych spraw. To są ryciny z książek, też dynastia chińska, dynastia Tang, taka bardzo ciekawa w ogóle dynastia w tym kontekście, że okres około 300 lat wielkiego spokoju i niesamowity rozkwit właśnie kaligrafii, rycin chińskich, literatury, matematyki, astrologii. Takie właśnie, to są ryciny właśnie pochodzące z tamtego okresu, jak również plany domostw. Widzimy sobie, wychodzimy już z takiego klasycznego domu chińskiego, natomiast idziemy w kierunku już rezydencji, w kierunku czegoś takiego piękniejszego. Oto jest na przykład u góry wejście do takiej rezydencji, takiego chińskiego domu. To jest ten właśnie, wiecie Państwo, ten fragment tego kawałka, tego plastra miodu, wejście do rezydencji, wejście na środkowy dziedziniec i dookoła są pomieszczenia. Dookoła są pomieszczenia, konieczne pomieszczenie pana domu, pomieszczenie pani domu, no konieczne, bardzo ważne pomieszczenia, takie jak łazienka. Ja zawsze moim studentom powtarzam, że to Chińczycy wymyślili gorącą kąpiel i takie ustrojstwa jak na przykład dezodorant, to są wymysły typowo chińskie. No, mniej ważne pomieszczenia, jakieś składziki, mniej ważne pomieszczenia, kuchnia na przykład, to w takiej rezydencji zupełnie nieważne pomieszczenie, ale też widać już na przykład, jak w środku, to jest tam fragment takiej ryciny w środku, jak w środku były na przykład dbałość o różnego rodzaju detale i szczegóły. No, było, proszę Państwa, jeszcze coś więcej, prawda? To jest fragment rezydencji w Luoyangu, tam, gdzie mieści się jeden z piękniejszych ogrodów chińskich. To jest też, proszę Państwa, rezydencja z fragmentem ogrodu, z ogromnym pałacem jakiegoś mandaryna, ale też zachowany jest ten tradycyjny układ tych takich czworoboków, takich bloków domów, które są w środku.
Znowu też z tego samego okresu, jak wygląda wnętrze takiego domu. Proszę zwrócić uwagę na łóżko zawsze takie tradycyjne łóżko chińskie, podniesione dosyć wysoko, tak mniej więcej około 60-70 cm, koniecznie wydzielona przestrzeń w sensie baldachimu i różne tradycyjne takie meble, które można powiedzieć mogą przetrwać nawet do naszych czasów. Tutaj dla porównania, jak wyglądała chata wiejska, też Rycina z tamtego okresu, takiej wiejskiej chaty, no tu można powiedzieć, trudno by było się dopatrzeć elementów i zarysów sztuki feng shui. Fragmenty z domu chińskiego, z takich różnych prac domu chińskiego. Tu jest na przykład pokój kobiet, tu jest pokój synów, jakieś typowo męskie zabawy tam gra w jakąś chyba grę. Tutaj panie zajmują się chyba parzeniem herbaty. Czyli można powiedzieć, tak wygląda dom chiński. Co z tego? Przechodzimy teraz do dnia dzisiejszego. Proszę Państwa, z tych wszystkich aspektów, z tych wszystkich rzeczy, nawet dzisiaj w Chinach można zobaczyć o takie wejścia do domu chińskiego. Takie wejście jest bardzo ważne, bardzo istotne. W ogóle dbało się o wejście, jest taką cechą charakterystyczną domu chińskiego. Ja to oczywiście mówię tutaj o domach średniozamożnych, mówię tutaj o domach, które, na których no, gospodarzy stać na to i przykładają na to uwagę, na przykład no, Hongkong, Tajwan. Co to jest ważne w tym domu? Ważne jest to, że jeżeli to wejście jest takie bardzo ładne, a to jest akurat ładne, to ta energia, która jest z boku, energia chi, która jest taką ogromną siłą sprawczą, ona może do tego domu wejść. Ludzie, którzy, kiedy byłem w Chinach, uczyli mnie sztuki feng shui, mówili do mnie zawsze tak, wyobraź sobie, że energia chi jest taką piękną kobietą. Taką wspaniałą, piękną kobietą, która wie, gdzie mieszkasz i ona zgodziła się przyjść do ciebie. W odwiedziny, na taką intymną kolację. I wyobraź sobie, że ta kobieta wchodzi i co ona po drodze widzi? Musi mieć coś ciekawego, żeby wejść do środka. Ona na razie stoi przed drzwiami. I teraz co ona zobaczy? To jest bardzo ważne, bardzo istotne. No, co ona tutaj może zobaczyć? No, ona może zobaczyć ogromną dbałość o szczegóły, ale dla Chińczyka to jest jeszcze coś więcej, bo te cztery gwoździe, takie, które są niebieskie u góry, to one mówią podobno, że wchodzimy do domu człowieka, który sprawuje jakąś ważną funkcję państwową. To może być cztery gwoździe, to mogą świadczyć na przykład, że będzie jakiś naczelnik jakiegoś dużego urzędu. Prawda? Obowiązkowo jest tutaj kołatka i on obowiązkowo jest napis. Ja niestety nie znam języka chińskiego, trudno mi jest odczytać, co tutaj jest, ale w tradycyjnych domach chińskich były tutaj najczęściej napisy w formie amuletów i talizmanów, które nie do końca były zrozumiane przez śmiertelnych, ale były rozumiane przez duchy, które miały ewentualnie albo wejść, albo opuścić. Czyli były takie napisy, wiecie Państwo, pisane w języku duchów, prawda, które są zrozumiałe tylko dla Chińczyków. Byście Państwo w obrazie japońskim w Wrocławiu? A widzieliście Państwo takie wysepki, które są w tym ogrodzie? Widzieliście Państwo latarnie? A widzieliście Państwo, po co są te wysepki i latarnie? Bo tam lądują niewidzialni na niewidzialnych łabędziach. A widzieliście Państwo niewidzialni? Nie, no są niewidzialni, ale tam lądują. Dlaczego to jest tak samo tutaj Państwa? Czyli to jest coś takiego, że to są napisy w tajemniczym języku. My tego nie znamy, ale gdyby duch ewentualnie przechodził, to on wie, czy ma wyjść, prawda? To jest taki bardzo, bardzo istotny, bardzo ważny element. Ja na chwilę zatrzymam się przy takim trochę dziwnym wykresie. Ja tutaj przygotowując się, no niestety musiałem wybrać z ogromnego wykładu, który prowadzę, wykładu, prawda, przez dwa semestry, prawda, co miesiąc kilka godzin. To, co jest najważniejsze, przystanę. Energia czy energia sza. Co to jest? Chyba sprawca, że mówiliśmy sobie o tym na poprzednim wykładzie, ale energia czy to jest energia życia, energia sza to jest energia śmierci. Czy to jest powodzenie, sza to jest upadek. Czy to jest coś dobrego, pozytywnego? Ja oczywiście robię tutaj taką transkrypcję, włączam dekoder zachodni. Sza to jest coś innego. I teraz tak. Kiedy znika chi, pojawia się sza. Kiedy znika sza, pojawia się chi. I są dwa przypadki, według filozofii chińskiej, kiedy pojawia się sza. Sza pojawia się w dwóch momentach. Kiedy? Kiedy jest absolutna stagnacja, bądź kiedy jest niesamowity przypływ czegoś. I Chińczyk upatrywał, każdy Chińczyk, jakiekolwiek niepowodzenie życiowe, nasze, twoje, moje, z niezachowania proporcji. No ktoś z Państwa powie, to znaczy co?
W domu to będzie tak, będzie ciemność, dokładnie, i będzie światło w oczy. No dokładnie tak. No bo zobaczcie Państwo, kiedy jest ciemno, niczego nie widzisz. Ale potem jest coś takiego, że zaczyna taki promień słońca. Zaczynasz coś dostrzegać, dostrzegać, dostrzegać. Jest taki optymalny procent światła, kiedy widzisz bardzo dobrze. Potem tego światła jest coraz więcej, zaczynasz mrużyć oczy, ale potem, jak jest błysk, musisz się oczy zmrużyć. Zobaczcie Państwo powietrze. Kiedy nie ma powietrza, jest stęchlizna i zaduch. Ale kiedy jest nadmiar tego powietrza, 10 w skali Beauforta, to też nie możesz oddychać, prawda? No dobrze, ale wiecie Państwo, to się przekłada na przykład na życie. Jak? No, Chińczyk powiedział tak, powiedziałby tak. Dlaczego jesteś biedny? To są dwa powody. Powód pierwszy. Jesteś leniem, nie robisz nic. Powód drugi. Biegasz od rana do wieczora z pustą taczką i nie masz czasu załadować. Zobaczcie Państwo, że na przykład prawdziwe pieniądze, one się nie rodzą w bezruchu i nie rodzą się w nadmiernej aktywności. One rodzą się w takiej, jak bym powiedział, optymalnej aktywności. Czemu jesteś samotny? Są dwa powody. Jesteś bardzo nieśmiały. I to była samotność, oni mówili, normalna, albo samotność wielkiego człowieka. A co to znaczy? Jest wokół ciebie tak dużo ruchu, tak dużo, nie wiem, światła, tak dużo ludzi, nie wiem, paparazzi, wszystkiego, że jesteś samotny. To są te fenomeny, których my nie możemy zrozumieć w świecie zachodu, jak to wielka gwiazda filmowa może związać się na przykład, nie wiem, z kierowcą samochodowym. A może to jest jedyny człowiek, który koło niej stanął i, nie wiem, zatrzymał się. Ale wróćmy do domu. Wiecie Państwo, w domu jest bardzo ważne, aby zapewnić to krążenie energii chi. W domu jest bardzo ważne, żeby ta energia chi miała odpowiednie światło, odpowiedni zapach, odpowiedni dźwięk, odpowiednie krążenie, żeby nie było ani to, ani to. I cała filozofia domu chińskiego właśnie szła w tym kierunku.